Witam na kanale Jaśmi Gotuje. Już trochę czas nie widzieliśmy, bo ciągle mi czas brakuje. Jak mam weekend, tylko jeden dzień, zawsze coś chcę robić. Albo jechać gdzieś z moich dzieci, także ciągle mi czas brakuje. Nie mam czasu. A dzisiaj znalazłam taki trochę czas. Ugotujemy coś. Będziemy gotować taki makaron na parze z kapusta młody i poczek i pomidor. Tutaj taki makaron to taki chiński, taki noodle, jedna paczka. Tutaj kapusta połowy, bo jedno będzie za duże. Kawałeczek poczek i dwie pomidor. No i tu jeszcze por i imbir. Na początku ten kapusta pokroimy na takie cienkie prastki. Ten poczek też pokroimy na takie cienkie, no trochę grubsze takie pastki. O, coś takiego będzie. Wygląda. Na drobny. Pomidor też pokroimy na drobny, opiętnie już, na jak wygląda, to już nieważne, żeby tak drobny kawałek. No i teraz nagrzejemy patelnię, nalejemy olej. Na początku oczywiście, tak jak zawsze, usmażymy tego poczek. Teraz. Poczek troszeczkę usmażymy tak około 2 minut, aż nie widać tego surowe mięsa. No i teraz dodaję troszeczkę alkohol, może piwo trochę dodajecie. I sos sojowy jasny. Jedy na przykład łyżki normalne. I ten por i imbir też dodaję już od razu. No i teraz pomieszamy. Dodaję pomidor. No i ten kapusta. Powoli trzeba pomieszać, bo tutaj my mamy, ja mam to po prostu tego mało patelnia. O, dodaję wszystko. I sól. Od razu ja daję takie jedy i pół takie łyżeczki, nie? To przeprawię. Pięć smaków, mierone pięć smaków. I pół tę łyżeczki, łyżki taki do kawy, do herbata, takie cukier. O, teraz trzeba powoli mieszać. To teraz mierzymy, jak wszystko już równo, tak, nie trzeba dodać woda, bo ten młoda kapusta jest dużo soczek, będzie, sok wyjdzie. I teraz na górze położymy tego makaron. Na górze położymy makaron, tylko jedną rzecz trzeba uważać, że tutaj troszeczkę olej musi być usmarować, żeby później tego makaron nie kleić. Ja tutaj mam pryskacz, tak pryskam trochę. Jedno takie strony, drugie takie strony. Ok. I teraz przykryjemy. Przykryjemy, tylko teraz musi być trochę mniejszy, to 5. I tak ugotuję, tak około 5 minut, ale międzyczas musi być pirować, żeby tam nie wyparować wszystki sok. Pirować, bo jak ugotuję i parzy tego makaron, wtedy teraz ten makaron jest twardy.
jak wparzę tego makaron, wtedy makaron będzie miękki i będziemy mieszać. Ale teraz na początku zrobimy na przykład 5 minut. Zobaczymy, jak wyjdzie. Teraz ten makaron już zrobiło miękki i pomieszamy teraz powoli, żeby ten makaron też wszystkie w sosie jest, pomoczyć. Teraz to trzeba tak delikatnie pomieszać, tak równo. Nie tak, o, na przykład coś takiego, to może być tak podzielić, żeby później nie kleić na cały. Jeżeli nie tak pomiesza tak równo, to później mogła być kleić. Tak jedno duży kawałeczek. Tak delikatny, tak pomieszamy. To teraz z powrotem przykryjemy na taki minut, dwie minut, ale międzyczas też muszę być pilnować, żeby nie kleić na dole, tak? No i teraz tutaj już minęło dwie minuty około. Tutaj na dole trzeba pilnować. Zobacz, jak nie pilnuję, tutaj klei. Ale ostatnie chwile najważniejsze, teraz idziemy na parze. Te makaron rzucimy do tego pojemniki na parze. O, tutaj trochę kleiło. Ale to nic. Jak na parze, to wtedy ten makaron będzie bardziej taki mięciutki. No i teraz już zanieśliśmy tutaj. Mój mąż pytał, dlaczego jeszcze na parze, przecież już jest dobry. Ponieważ tutaj, jak nie na parze, tu makaron wygląda jest dobry, ale w środku jest jeszcze tak troszeczkę twardy. Jeżeli na parze, tutaj naparzymy, jak woda gotuje wtedy, naparzymy 5 minut. Wystarczy tylko 5 minut. Wtedy ten makaron będzie takie całkowicie takie mięciutki, bo ten, co zostało tego sos w makaron, jak na parze, już taki, to wygląda to tak napiło, o, napiło do pewno. Ten makaron będzie całkowicie taki mięciutki. Będzie bardziej pyszniejszy. Także jeszcze ostatnie 5 minut poczekamy. O, teraz już minęło 5 minut, a już makaron jest na parze. O, teraz jest bardzo tak mięciutki. O, nawet widać tutaj na filmie. A tutaj wtedy jest krejony. O, trzeba tak delikatnie tak pomieszać. O, i już makaron już jest gotowy. No i teraz makaron już gotowy. Jeżeli chcecie, zawsze tutaj na ostatniej chwili wyłączymy tego ognia czy patelnia. I udusić jeszcze tam 2-3 minut, wtedy jeszcze bardziej smaczniejszy. Jak nie mogę doczekać, już można od razu do talerz i jeść. Ten makaron po prostu my często robimy, jest smaczne. Zamiast tego kapusta możecie używać z fasola. Ostatnio robiłam pomidor, poczek i fasola, też było bardzo dobre. Z kapusta. No i też teraz, tym razem zrobiłam z kapusta, jest dobry. Jeżeli lubicie taki przepis, lubicie taki makaron, możecie spróbować. A jeżeli lubicie moje filmy, oczywiście, subskrypcji te moje filmy. I dziękuję, do zobaczenia.